W okresie przedświątecznym 2018 roku Świadkowie Jehowy rozpowszechniają strażnicę, która ma wzbudzić przychylność czytelnika, kreując fałszywy obraz organizacji i ukrywając prawdziwe ich nauki. W magazynie mamy kolejną próbę budowania zaufania do ich własnego przekładu Nowego Testamentu. Wykorzystują oni reputację i wiarygodność tysięcy manuskryptów wczesnochrześcijańskich, wmawiając, że są one rzetelnym i wiarygodnym źródłem ich tłumaczenia. Ich ofiara, gdy otrzyma od nich Biblię, w której podmieniono i dopisano słowa, myśli, że jest to uczciwy przekład, tak jak wiele innych. Większość Świadków Jehowy działa w nieświadomości, myśląc, że słowo Jehowa dopisane 237 razy w ich Nowym Testamencie występuje w greckich źródłach archeologicznych. Niewielu z nich wie, że strażnica naucza o wielkim fałszerstwie i planowanym zepsuciu manuskryptów przez kopistów w pierwszych wiekach po Chrystusie. Podejdź więc do stojaka i zapytaj Świadka Jehowy, czy wie, że słowo Jehowa nie występuje w żadnym greckim manuskrypcie Nowego Testamentu. Zapytaj, czy Bóg chce, aby wprowadzali w błąd czytelników, ukrywając swój dogmat o wielkim fałszerstwie. Zapytaj, czy może oni sami zostali zmanipulowani przez wydawcę strażnicy. W magazynie poruszono też temat ofiary złożonej za nasze grzechy przez Pana Jezusa. Strażnica mówi o odkupieniu i zbawieniu, jednak celem ich jest zdobycie przyczółka do indoktrynacji, a nie ratowanie grzesznika. Zostawiają go w ciemnościach niepewności. Wmawiają, że konieczna jest dokładna wiedza, którą możesz uzyskać tylko u nich. Będą oczekiwali, abyś zaakceptował taki pogląd na zbawienie, jak strażnicy z 2006 czy z 2013. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy nie. Od tego będzie zależało nasze życie. Nasze ocalenie zależy od okazywania wiary oraz od lojalnej współpracy z ziemską częścią Wszechświatowej Organizacji Jehowy, czyli ze strażnicą. Strażnica wymusza posłuszeństwo przez groźbę ograniczenia kontaktów z rodziną, którą ofiara może niechcący wprowadzić do sekty. Ale Bóg nie jest zbyt daleko, aby nie słyszeć. Nawet tutaj, w tej chwili możesz przyjąć przebaczenie i dar życia wiecznego. Wystarczy przyznać w modlitwie, że jest się grzesznikiem i uznać, uwierzyć, że jedynym skutecznym ratunkiem jest ofiara krwi Jezusa i Jego zwycięstwo na krzyżu. Czyjąc to, narodzisz się na nowo i Duch Święty prowadził Cię będzie nową drogą ku życiu wiecznemu. Amen. Przeczytaj Biblię, a nie strażnicę.